Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Hudson z małą informacją, która się pojawi przed Minecraftem, który się pojawi dzisiaj, czyli w poniedziałek. No, dzisiaj się pojawi. Mianowicie tak, zobaczcie sobie coś. Tutaj o. Tutaj normalnie. Okej, wiadomo, nie? Tutaj wszystko się zaczyna. I tak, co się dzieje? Po około 8 minutach i 50 sekundach pokazuje mi, że Windows Media Player napotkał problem. I niestety, wrzucając to do Camtasia, stwierdziłem też, że po prostu po tych 8 minutach i 50 sekundach nic się nie dzieje, jest czarny ekran. Więc jest troszkę gówno, ponieważ już nie mam jak odzyskać tych plików. Miał jak odzyskać tego odcinka, ten odcinek był dosyć ważny, ponieważ, no wiadomo, znaleźliśmy nowego żółwia. I co najważniejsze, okazało się, że umarliśmy. Umarliśmy w sposób taki, że wbiłem do piramidy. I po prostu po pokonaniu tego bossa, nagle z nieba zaczęła, czyli z sufitu zaczęła spadać lawa. I po prostu nie otworzyło mi się żadne wyjście i nie było szans jak stamtąd uciec, bo całe pomieszczenie było zbudowane z tego kamienia, którego się już w ogóle nie da niszczyć. Więc no niestety tak się skończyła ta przygoda i musiałem ten sejf usunąć, bo nie było jak. Tutaj widzicie, dałem jeszcze ten film, No nic, kochaniec, że niestety nie dało się. próbowałem, że to się zbugowało, wiecie, to się Znaczy. nie wydostał, ponieważ to było coś nowego. Z wami z No, tego bossa. tam wiadomo już, nie? No, ale no niestety będzie ten odcinek do tych 8-50 sekund. To wrzucę ogólnie, to co teraz mówię, to wrzucę przed odcinek, żebyście wiedzieli, czego się możecie spodziewać. I tak, ja za was zapraszam na odcinek, który się może pojawi w piątek Minecrafta. Troszkę innego, ale to zobaczycie oczywiście. Zobaczycie, jak to już wrzucę. 1,48 GB. To jeszcze tam muszę zrenderować, wiadomo. No i tak. No niestety, tego świata już nie mam, już go nie mam jak odzyskać. Więc tak się skończyło Minecraft Wars Hardcore Noobs. No i nie wiem, co się spierdzieliło, ale jak Ja tam. tutaj widzicie elegancko, no idzie do pewnego momentu, a później napotka problem. Więc nie wiem, o co chodzi z tym. Nic, ja się mogę z wami już tylko pożegnać. Przepraszam za zaistniałą w ogóle. Tak jest. W ogóle, no. Przepraszam Was za zaistniałą sytuację, no ale niestety nic z tym nie mogę już zrobić. Nic, no. Sorki i nie wiem, co się stało. Nagrywałem to wszystko mirrorlessem, a tutaj 32 minuty po prostu pokażę Wam. Żeby tutaj nie spoilerować, wiadomo, tutaj już będzie co innego w ogóle, ale patrzcie. Przez cały 32 minuty odcinek jest elegancki. Więc nie wiem, co się stało. No nic. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Okej, poczekajcie. Ustawię sobie mikrofon, ustawię sobie krzesełko, dosunę się. Jestem. Znowu, kurwa. Znowu Miris. Demko, jak widzicie. I teraz tak. Co zrobiłem, moi drodzy, kochani widzowie, moje miśki zajebiste? Towncraft jest rzeczą, którą zrobiłem jako pierwszą. Pobawiłem się, poszukałem tego ścierwa. I mamy. Mamy Towncraft, tak. Jest fajnie, jest moc, jest zajebiście. Dlaczego zrobiłem takie pomieszczenie? Ponieważ jakby coś się zaczęło pierdylić, to zawsze mogę to wybuchnąć wszystko. Pff, a mój dom będzie bezpieczny. Mniej więcej o to chodzi mi. Co tam jest? Jakieś randomowe tunele w tamtą stronę tak samo. Zrobione schodki, więc jak widzicie, troszkę was ominęło, ale na pewno lepiej tak niż na nagraniu. Tu co chwilę się pojawiają inne te ziomusie, więc już się to nie przejmuję. Czy one są, czy nie ma ich. Czy coś tutaj zmieniłem? Jak widzicie, mam od zajebania tego. Netherową skałę znalazłem. Tutaj te kryształy. Nie wiem, do czego służy Quicksilver. Tutaj robię pomieszczenie po, wiadomo, kartki i te wszystkie rzeczy, więc nie wiem, czym by się zająć. Dzisiaj będzie 20 minut, więc do 50. Dobrze.
Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy gdzieś jeszcze diamenty, co nie? Były. A tu jest 16 diamentów. Mamy. Czy mamy tu też złoto? Mamy sztabkę złota. Czyli chyba ze sztabki... No dobra, na razie nie. Co możemy zrobić dzisiaj, teraz, now? Jeżeli chodzi o dom, nic nie pracowałem nad nim. Jak widzicie tutaj, rozłożyłem trzcinę cukrową. O kurwa, jego w dupę mać. Ile tam jest, przepraszam za te wyrażenie swojej nienawiści. Jak widzicie, jabłka mam... O Jezu, nie, ja muszę coś do niego zrobić, bo to jest przesada, jako on jest duży. Aha, właśnie, jeszcze tutaj parę rzeczy wam pokażę. Mianowicie enchanting, diamentowy miecz, zakręty ogień i ostrość. I tutaj wydajność, szczęście i niezniszczalność. Tak właśnie wygląda mój enchanting, jeżeli chodzi o te rzeczy. No tak, troszkę się zmieniło, ale... A tak jak już mówiłem, ja nie chcę zbytnio was tutaj narażać na jakieś długie, głupie odcineczki. Bezsensowne zresztą. No cześć Peja, co tam? Szczerze powiedziawszy, aktualnie... No niestety nie grałem zbytnio dużo w Minecrafta, to muszę wam się przyznać. Nie grałem... A właśnie, właśnie ludzie! Wgrałem sobie nową, czyli nową modyfikację, no. Zobaczmy to. The gods are pleased with your sacrifice. The gods are pleased with your sacrifice. Dobra, zobaczmy dalej. The gods are pleased with your sacrifice. The gods are pleased with your sacrifice. Co już? Nie. The darkness listen. Przyjrzy, co? No nic, ale wygrałem sobie modyfikację z tymi gościami. Jak wiecie, oni tutaj będą mi budować różnego typu fajne rzeczy. Głupio to wyjaśniłem, wiem, przepraszam. Ale mniej więcej chyba wiecie... Nie, pewnie nie wiecie, o co mi chodzi. Oni mi zbudują kopalnię, to są tacy robole, tacy robotnicy, wiecie. Nie mogę jeszcze tego, no nic. Nie, może to jakoś po nocy, muszę czy jakoś takie cooldowny tam mam, czy coś. Musimy trochę tego nazbierać. Może ci nawet 30-minutowy odcinek powstanie, albo 40. To już zależy, ponieważ nagrywam tym Mirlisem i na nim mogę nagrać więcej i nie tracę w ogóle gigabajtów tak naprawdę. Podam wam tutaj taką małą statystyczkę. Nagrywanie komentarza z Frapsem, który jest na części, zajęło mi 14 GB. Nagranie Mirilisem komentarz zajęło... Ten sam komentarz, bo raz go nagrałem tak, raz go nagrałem tak. Zajęło mi 4, więc widzicie, raz mam 14, raz mam 4. No więc jest jednak różnica. O kurde, turtle. Tak myślałem, ostatnio byliśmy na koncercie, więc może jakaś taka koncertowa nazwa. Wpierdolisz to, ziomuś? No wpierdalaj! Kochany ziomeczku. Nie, yeah, kurwa! Dajmy Axel, a kurwa, Rose, jest! Yes, welcome to the jungle, baby! Yeah! Zajebiście! Jeszcze musimy wziąć Slasha i musimy wziąć DJ HB. Ja pierdzie... Fuck hell! Dzięki za jajos, kurwie! Pięknie. Ostatnio też powiem taką właśnie jedną coś, wiecie, anegdotki. Mój wykonanie. Cześć, Axel w ogóle, ja zaraz wracam. Zrobiłem sobie konto na zagrajmy.pl. I co? No i zrobiłem tam elegancko, napisałem sobie dwa tam pościki.
dałem oczywiście, żeby ludzie tam pisali opinie, co sądzą o moim kanale. Jeden gość mi napisał oczywiście, że no przeklinasz, że to, że tamto, że o wam to. Sprawdziłem gościa, kanał, gościu w ogóle nie przed mutacji, a śmie mnie oceniać. No ale o to chodziło, tak żeby mnie inni ocenili. I ten, i no i co, dzisiaj patrzę, a cały ten temat został usunięty ogólnie. Kurwa, macie, widziałem jakiś sukin na dupę z tobą. Wypierdylaj, aha, dobra, jestem zatruty. No i w ogóle ten cały temat mój został usunięty, został dodany do kosza. Ja się spytałem gościa dlaczego, no ponieważ nie napisałem trzech sensownych komentów, czegoś, no jeszcze miałem bardziej opisać serię moje. No, drodzy kochani z zagrajmy.pl, powiem wam tak, mam już wyjebany na tym portalu, ja po prostu chciałem sobie tam założyć, żeby... No żeby, no czemu by nie, tak jest... Kurwa, ała. Ktoś może jakieś opinie składać na ten temat, co nie? Ale, no, nie, ludzie. Ała. Troszkę ścina, ale nie ścina tak jak grałem na frapsie, bo pamiętacie, że na frapsie miałem z 5 FPS-ów i miałem zacież, no. A tutaj jakoś tu trzyma te 20. No i właśnie, no, panowie, zagrajmy. Ja tam chciałem tylko założyć po to, żeby, no, żeby ludzie inni mogli, nie wiem, dowiedzieć się o tym kanale. Właśnie tutaj chciałem wam jeszcze pokazać to, jak będziemy mieli okularki i w ogóle te kryształy, to się tutaj coś pomyśli. No i teraz stwierdzam coś takiego, że mam wyjebane na ich portal, tak naprawdę, yo, Aksu. Mam wyjebane na ten ich portalik. No i ktoś mnie znowu popycha. To ty. Co było? Tak to było? To było... To zróbmy tak. Musimy to jakoś tak zrobić. Czekajcie, bo ja nie myślę. Myślę... Nie wiem czym. Kurwa. Pyk, pyk i pyk. Aha, tu jeszcze mam... No to majestatycznie weźmy to. Axel, proszę. Nie posuwaj mnie. No i... Don't you cry tonight, I still